Cześć! Dzisiaj będę typował warki. Niestety tego nie robiłem. Jeszcze nigdy nie typowałem wark w Hajriku. Chciałbym... Hajrik 3 ma być w tą sobotę. Warka wieczoru. Marcin Dubier i Alberto. Alberto to jest raper z wytwórni Malika Montany. Według mnie na 100% wygra Alberto, bo Alberto jest większy gabaretowo. Denis Bedbo Załęcki i Mateusz Don Diego Kubisy. To według mnie wygra Denis Bedbo Załęcki. Robert Hatkowi Koksu, Bulnejka, zmierzy się z Robertem Roburem z WK. Według mnie wygra Hardkrowy Koksu. Warka. Aniela Liri, Masti Bogus i Kamila Zusi Smogurecka. Według mnie wygra Aniela. Czyli Liri Masti. Ewa Brodnicka i Kamila Kamińska Wybrańcy. Kamila Wybrańcy to zona Artura Spirki. Według mnie wygra Ewa Kreo Brodnicka. Warka. Łukasz Rukas TV, Wdowiak, zmierzy się z Kamilem Kosakowskim. Kamil Kosakowski z zespołu Disco Polo Disco Boys, a Łukasz TV z kanału Łukasz TV. Według mnie wygra Kamil Kosakowski. Warka. Mateusz Tarzan Leśniak zmierzy się z Pawłem Scarface'em Bombą. Tu, według mnie wygra Mateusz Tarzan. Walka. Przemysław Kolar-Korarczyk i raper z wytwórni HHN Schreiber, czyli Alan Człowieku Godziński. Według mnie wygra Alan. Warka. Alan Anik Kwieciński zmierzy się z ojcem Denisa Załęckiego, z Dawidem Załęckim. Niech będzie z Alan Kwieciński. To by dopiero było, jakby wygrał Dawid Załęcki, starszy 16 lat, to Tarana Kwiecińskiego. Napiszcie w komentarzu, czy wy tak samo typujecie. O!